Witaj w pierwszym wideo z serii poświęconej roli emocji zakotwiczonych w ciele. I w dzisiejszym wideo dowiesz się między innymi dlaczego człowiek może nie spełniać się w miłości. Jakie mogą być tego przyczyny i skutki, i czego potrzebuje, by tego spełnienia w miłości. Doświadczać. Zanim jednak przejdziemy dalej, pozwól, że przedstawię ci się. Nazywam się Sylwia Sikorska i razem z Honoratą Lubiszewską pod marką Embrace Your Life uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz nasz kanał, bo w ten sposób możesz być na bieżąco z nowymi wideo, nadchodzącymi szkoleniami czy też odcinkami naszego podcastu Wysokiej Wibracji. Do stworzenia tej serii. Zainspirowały nas m.in. książki Aleksandra Lowena, czyli światowej sławy psychiatry i psychoterapeuty, twórcy analizy bioenergetycznej, który praktykował ją przez ponad 60 lat, propagując całościowe, psychosomatyczne rozumienie człowieka. Wierzył, że odzyskując kontakt z ciałem, odzyskujemy siebie. I oczywiście, jeśli nas już chociaż trochę obserwujesz, to wiesz, że dla nas aspekt uważności na ciało. I relacji z ciałem jest tak samo ważny, jak inne elementy rozwoju duchowego, ale nie byłobyśmy sobą, nie łącząc tego, o czym mówi Lowen, z tym, czego same doświadczyłyśmy w pracy ze sobą lub naszymi klientami oraz innymi aspektami, tak, by pokazywać taki szeroki kontekst danego zagadnienia. Miłość to uczucie, za którym tęsknił lub tęskni chyba każdy człowiek. Miłość, której w większości w jakimś momencie życia lub też stale brakuje i dla której odzyskania czy też zdobycia człowiek jest w stanie zrobić bardzo wiele. No ale pytanie, czy na pewno jej mu brakuje i czy w ogóle musi ją odzyskać? Czy robi to, co rzeczywiście pomoże mu w poczuciu pełni miłości? Aleksander Loewen w swojej książce Miłość, Seks i Serce mówi o tym, że aby zrozumieć uczucie miłości, warto przyjrzeć się procesowi fizjologicznemu, który za nią stoi. A celem tego procesu jest zwiększenie dobrego samopoczucia organizmu, który przejawia się w postaci radości i przyjemności. I kiedy człowiek jest spełniony w miłości, odczuwa radość. Gdy jej brak, przeżywa frustrację. Która ma swoje różne konsekwencje. Dlaczego w ogóle tęsknimy do miłości? Czy odczuwamy jej brak i potem jej szukamy? Cóż, przyszliśmy na ten świat i w ten wymiar jako pełnia miłości. Tyle, że z biegiem czasu poprzez różne doświadczenia. Większość z nas o tym zapomniała i dlatego właśnie szukamy jej spełnienia na zewnątrz. Większość ludzi już jako dzieci. Doznała w mniejszym lub większym stopniu utraty miłości. Tak nam się przynajmniej wydaje, że miłość można stracić lub zyskać. I ta utrata w naszych oczach wyrażona była poprzez jakąś formę odrzucenia przez nasze pierwsze, największe miłości, czyli rodziców bądź też opiekunów pełniących ich rolę, a nawet starsze rodzeństwo, które w jakiś sposób tą rolę rodziców pełniło. I nawet jeśli ktoś miał to szczęście, że wychował się w domu określanym jako kochający, to również doświadczył jakiejś formy odrzucenia w okresie dzieciństwa lub też dorastania, której może nie być nawet świadomy, lub której nie chce, lub też nie może dostrzec. A te akty odrzucenia są przyczyną pierwszego tak zwanego złamania serca i dalszych jego konsekwencji. Mimo, że przychodzimy jako pełnia miłości ze źródła wszystkiego, które jest także miłością, w świecie 3D uczymy się tego, jak wyraża się miłość. I jako dzieci potrzebujemy pełnej akceptacji i bliskości oraz opieki. I jakakolwiek forma zachowania, która to zaburza, jest dla dziecka odrzuceniem. Bez względu na formę i zakres tego odrzucenia. A odrzucenie to brak miłości. W oczach dziecka już samo przyjście na świat jest utratą nieba, jakim była bliskość z matką w jej łonie. Jest to taka pierwsza utrata bezpieczeństwa i miłości. Kolejnymi odrzuceniami dla dziecka mogą być np. zarówno odstawienie go od piersi, mimo że jest to jako naturalna kolej rzeczy. Jest to też niebesłuchanie dziecka, gdy przychodzi ze sprawą ważną dla niego i uczenie go wtedy, że to, co przeżywa czy czuje, nie jest istotne. Umniejszanie jego dziecięcym problemom. To jest także zapomnienie dziecka z przedszkola czy szkoły. Ale i wyjazd rodzica na dłużej lub krócej, w zależności od tego, w jakim wieku było w tym momencie dziecko, czy też pojawienie się rodzeństwa lub innych osób, którymi opiekują się rodzice. To jest także piętnowanie lub wyśmiewanie pierwszych oznak zainteresowania seksualnego wyrażonego przez Niewinne zabawy, w których dziecko eksploruje swoją seksualność. Kolejną formą jest uzależnienie dziecka od akceptacji przez mamę lub tatę, którzy podświadomie w relacji z dzieckiem nadrabiają to, czego nie mają w relacji partnerskiej. I nieświadomie ich ego jest zafascynowane tym, że dziecko kocha ich bezwarunkowo oczywiście do pewnego momentu. I widzi w nich jedyną możliwą wersję miłości romantycznej. Dlatego chłopcy chcą żenić się z mamą, a dziewczynki mieć tatę za męża. Oczywiście, żeby było tutaj wszystko jasne, tu nie ma świadomego zaangażowania seksualnego, bo to wszystko dzieje się na poziomie nieświadomym. Jednocześnie, kiedy to zainteresowanie dziecka idzie dalej i wyrażone jest w jakiejś formie przy mamie czy też tacie, w jakiś niekontrolowany sposób uniesienia, wtedy najczęściej jest ono wyśmiewane, karane, czy w jakiś sposób negowane i hamowane. A więc odrzucane poprzez piętnowanie zachowania na zasadzie, o fuj, to nieładnie. A wtedy ekspresja seksualna jest odcinana od miłości. Odrzucanie to też oczywiście wszelkie formy jawnego porzucenia, czyli oddanie dziecka na wychowanie, zostawienie go w domu dziecka czy oddanie do adopcji. To są także formy wykorzystywania, takie mentalne, ale też fizyczne. To także w końcu śmierć osoby, choć nie tylko, bo może to dotyczyć także zwierzęcia, którą dziecko czy które dziecko kocha. Jak więc widzisz, Odrzucenie może mieć różne formy i nie są one do końca rzeczywiste. Jak można rozpoznać w sobie, że nadal przeżywamy jakąś formę utraty miłości poprzez odrzucenie, którego kiedyś doznaliśmy? Kiedy dziecko przeżywa utratę miłości poprzez odrzucenie, jednocześnie pojawia się w nim i rozwija z czasem złość oraz zaczynają uruchamiać się. Różne mechanizmy obronne. Ponieważ dziecko jest nauczone, że nie można kogoś jednocześnie kochać i nienawidzieć albo czuć złość czy gniew do tej samej osoby, to te uczucia są niewyrażone i zaczynają kumulować się w ciele. A więc, obserwując ciało, można odnaleźć, gdzie te emocje są zakotwiczone i zablokowane. Najczęściej akurat. Te emocje, czyli złości gniewu, kumulują się w okolicy serca, a wyrażają na zewnątrz poprzez zamkniętą postawę. Taki można powiedzieć pancerz w koło serca, czyli napięcie mięśni, bardzo płytki oddech i uniesione ramiona. Do tego jeszcze dochodzi zaciśnięcie żuchwy tutaj szczęki, i bardzo często też zaciśnięte. Pięści. przez lata takiej kumulacji złości i gniewu dochodzi też do oddzielenia serca od umysłu oraz serca od narządów płciowych natomiast to odcięcie ma ogromny wpływ na to jakie decyzje tak z automatu człowiek podejmuje już jako dorosła osoba to ma wpływ na wszelkie relacje dorosłego człowieka. Człowieka, który od momentu domniemanej utraty miłości będzie robił wszystko, by ją jeszcze odnaleźć i przeżyć. Nie mając pojęcia o tym, co utracił i czego szuka, będzie w sposób automatyczny, podświadomie szukać w innych ludziach, zarówno w relacjach romantycznych, jak i przyjacielskich czy biznesowych, źródła tego, co stracił. Może to być poczucie bycia zaopiekowanym, dostrzeganym czy też uznanym. To wszystko jest powiązane z tym, na jakim etapie ktoś doznał odrzucenia i utracił miłość. Każdy z etapów miłości bowiem charakteryzuje się innymi cechami. U osoby dorosłej każdy z tych etapów pozostaje żywy i funkcjonuje tworząc. Pełnie miłości jednocześnie. I teraz jeśli chodzi o te etapy, jako niemowlę do dwóch lat doświadczasz miłości i błogości, od trzech do sześciu lat zabawy i radości, od 7 do 12 przygody i wyzwań, od 13 do 19 romantycznych uniesień, a od 20 w górę jako dorosła osoba dodajesz do tego całego wachlarza odpowiedzialność. I spełnienie w działaniu. Kiedy w którymś etapie następuje zaburzenie, szukasz wypełniacza w to miejsce. Może być też tak, że mylisz miłość z czymś, czego ci brak, i za tym gonisz. Podam Ci przykład tego, jak to może się potem przekładać w życiu. Dorosły mężczyzna, tworzący relację romantyczną, a doznający po pewnym czasie w niej wyzwań, na przykład w sferze seksualnej, może zupełnie nie wiązać tego z tym, że jego partnerka, po okresie ekscytacji, gdzie górę wzięły hormony, spełnia w jego oczach podświadomie rolę matki, która go odrzuciła, gdy był małym dwu-trzyletnim chłopcem, czyli na tym etapie miłości niemowlęcej. I na przykład, był wtedy przez nią piętnowany w jakiejś formie za to, że ma częste wzwody przy mamie. Mama mogła go wtedy przestać tak często przytulać, żeby nie doświadczać takich sytuacji z synkiem. A bliskość cielesna w postaci przytulania to dla dziecka jest oznaka miłości od samych narodzin. Zresztą w ogóle człowiek miłość wyraża poprzez bliskość. I gdy dochodzi do oziębienia, człowiek wpada w panikę, bo ponownie doświadcza odrzucenia, niczym to małe dziecko. Wracając jednak do naszego przykładu. Teraz żona czy też partnerka tego dorosłego mężczyzny, podświadomie staje się dla niego matką, którą bardzo kocha, ale nie może jej pożądać, bo kocha ją przecież jak matkę i to jest zakazane. Dodatkowo oczekuje także od niej spełnienia w miłości z etapu niemowlęctwa, czyli miłości bezwarunkowej i bliskości, jakie miało mieć dziecko. W jego mniemaniu tylko matczyna miłość może dać mu ukojenie i spełnienie. Cały czas podkreślam, że dzieje się to na poziomie nieuświadomionym i wszelkie reakcje są tutaj automatyczne. W tym przypadku mamy do czynienia właśnie z oddzieleniem serca od narządów płciowych. Ten mężczyzna będzie miał uniesione barki, jakby się zaciął na wdechu. I będzie bał się ten wdech zaczerpnąć głębiej i go wypuścić. Bo tak się dzieje, gdy człowiek się czegoś boi. Im więcej ktoś doznał sytuacji odrzucenia i utraty miłości, tym mocniej zamyka swoje serce i chroni je przed bólem. A gdy to się dzieje, kumuluje się w człowieku coraz więcej złości i gniewu. I te niewyrażone emocje mogą prowadzić, do wielu chorób, między innymi serca, ale także do zamknięcia się dorosłego człowieka na miłość i jej ekspresję. Niezdolność do wyrażania złości powoduje w mięśniach napięcie i skurcz, a następnie stają się one sztywne i twarde, przez co ktoś nie dopuszcza do siebie impulsów miłości i nie wypuszcza ich z siebie. Serce jest w izolacji. Tak jak wspominałam, narządy płciowe, serce i głowa są kompletnie poodcinane od siebie. Człowiek bojący się odrzucenia i jednocześnie pragnący miłości jest w swoim własnym potrzasku. Ponieważ uważa, że tylko druga osoba może pomóc mu odczuć miłość, będzie jej szukał, ale jednocześnie będzie też sabotował na różne sposoby swoje związki. Bojąc się utraty miłości. W jaki sposób? Między innymi odrzucając kogoś częściowo lub w pełni, zanim zostanie odrzucony. Na przykład poprzez odcięcie w jakiejś sferze, tak jak było to w, we wcześniejszym przykładzie. Ale też po prostu odgradzając się od bliskości lub dzielenia się uczuciami i emocjami. Może to się także objawiać przez. Wejście w taką rolę niczym rodzic, który kogoś odrzucił, i użycie siły, czy też autorytetu opartego na sile, czy też próbie kontroli w jakiś sposób drugiej strony. Kiedy ktoś żyje w takiej nieuświadomionej izolacji, to jego serce powoli obumiera, a to może mieć duże konsekwencje dla zdrowia. O czym więcej w innym wideo. Pełna miłość zawiera w sobie Wszystkie etapy miłości, o których wspominałam, i jej cechy. U zdrowej osoby występuje spójność. Osoby, które doznały spełnienia miłości w każdym etapie, są zdolne do wszystkiego od miłości i bliskości po odpowiedzialność. Osoby, które przeżyły utratę miłości, mogą cierpieć na rozszczepienie osobowości i będą szukać albo miłości infantylnej której ktoś się nimi zaopiekuje, ochroni i przytuli. I to oczywiście wskazuje na poczucie pustki wewnętrznej. Albo mogą przyjąć postawę osoby odizolowanej, zimnej, która zaprzecza temu, że można ją zranić i że była zraniona i niby kontroluje wszelkie swoje emocje. Tymczasem można ją zranić o wiele bardziej. Każdy potrzebuje miłości. A jeśli człowiek boi się otworzyć na miłość w pełni, może wchodzić z innymi w różne układy zależności na zasadzie: Jeśli ty dasz mi to, ja dam ci to. I to jest nieświadome powielanie układu łączącego w dzieciństwie daną osobę z mamą lub tatą. Ten układ pozwala na uciszenie strachu przed odrzuceniem, ale nie daje głębszej satysfakcji i pełni miłości i przyczynia się też do rosnącej złości. I frustracji. Jak można doprowadzić do tego, aby serce otworzyło się znowu na miłość? Przede wszystkim, najpierw potrzebujesz przyjrzeć się swojemu życiu i w szczerej obserwacji sprawdzić, jak się ma Twoje ciało. To znaczy, czy doświadczasz w nim napięć, a jeśli tak, to gdzie? Czy może zauważasz takie napięcie i zacieśnienie, czy też skurczenie w okolicy klatki piersiowej? Tak jakbyś nosił i nosiła pancerz. Czy masz spiętą żuchwę? Może często boli Cię szczęka, czy też głowa, czego przyczyną może być właśnie spięta żuchwa. Czy oddychasz swobodnie i głęboko? Czy też przeciwnie, zatrzymujesz powietrze w górnej części klatki piersiowej i nie wypełnia ono całego ciała? Czyli jesteś w takiej postawie zatrzymania oddechu, czy masz często uniesione ramiona, tak jakbyś chciał i chciała unieść się lekko nad ziemią. Jakby jakaś niewidzialna maszyna podtrzymywała cię nad ziemią, żebyś nie upadł i nie upadła. Kiedy na przykład w relacjach z osobami dla ciebie bliskimi dochodzi do jakiejś formy konfliktu, sprzeczki, kiedy masz wyrazić swoje granice, na coś nie chcesz się zgodzić, coś ci nie pasuje. Chcesz coś zmienić, to czy wtedy zaczynasz czuć strach? A jeśli umiesz to zaobserwować, to co się wtedy dzieje w Twoim ciele i z Twoim ciałem? W co uciekasz? Czy umiesz ze spokojem rozmawiać i stawać za sobą w takich sytuacjach, nie odnosząc wrażenia, że druga strona się obrazi, będzie zła i cię porzuci? A może w takich przypadkach w ogóle ucinasz temat? I chowasz się w sobie. I dam Ci tutaj drugi przykład, mi bliski. Widzisz, mój tato był drugim dzieckiem, które od kiedy pamięta było odrzucone. Po prostu kiedyś wypadało mieć minimum dwoje dzieci, najlepiej dziewczynkę i chłopca, a więc dziadkowie mieli. Siostrę taty kochali, a mój tata czuł się od dziecka niechciany. Mało przytulany, pozostawiany sam sobie i nie pamiętał, by ktoś mówił mu, że go kocha, czy to okazywał. Za to pamięta kary. I to, że chciano się go szybko pozbyć z domu. Mój tata, od kiedy ja pamiętam, robił jako dorosły już facet wszystko, żeby tę miłość odzyskać. I oczywiście krokiem do tego dla niego było poznanie mojej mamy, ślub, a potem też moje narodziny. Ale od kiedy pamiętam, walczył o to, żeby czuć się ważnym, dostrzeganym, by inni go lubili, by go kochali. Walczył o to bardzo długo u swoich rodziców. Odnosząc coraz to większe sukcesy finansowe i pokazując przez to, że jest wart kochania, oraz w relacji z moją mamą. Jako taki nieopierzony chłopak, bo pobrali się dosyć wcześnie, wchodził w rolę od małego chłopca, który potrzebuje aprobaty, przytulenia i miłości, oraz opieki, po rolę człowieka w zbroi, który nie pokaże, że coś go rani, i w tym celu będzie krzyczał i stawiał na swoim. Potem przerodziło się to w pewnym momencie. Tylko w rolę dziecka, które spełnia wszelkie prośby i wykonuje polecenia, żeby zasłużyć na miłość i w ten sposób jej także nie stracić. Z roku na rok coraz bardziej poddawał siebie na rzecz zapewnienia sobie podświadomie bezpiecznej miłości. I oczywiście to potęgowało u niego wewnętrznie frustrację i złość. Cały czas przecież żył w strachu. Że coś może stracić, jeśli nie będzie grzeczny. Ciało mojego taty raczej zawsze wyglądało na spięte. Szczękę miał zaciśniętą, a kiedy szedł tak bezwiednie po ulicy, jego twarz wyrażała złość. Wszystko też miało odbicie nie tylko w jego relacjach z mamą czy ze mną, ale innymi ludźmi. Mój tata na przykład do dzisiaj nie lubi załatwiać niemiłych spraw, czyli takich, gdzie musi. Wyrazić to, że coś jest nie tak, coś mu się nie podoba. Na przykład żądać zwrotu, powiedzieć znajomym, że odwołuje spotkanie, czy odmówić w pracy dodatkowego dyżuru. Mi nigdy nie potrafił odmówić, a gdy byłam mała, to próby jakiejkolwiek kary kończyły się dla mnie po kilku minutach. Tak bał się tego, że ja przestanę go kochać. I to wszystko w końcu doprowadziło go do takiego skumulowania złości i gniewu, których nie wyrażał. Że wysiadł mu układ krążenia. I po prostu któregoś dnia padł w domu i miał potem operację ratującą życie. Dlatego kolejnym etapem w drodze do otwarcia swojego serca na miłość jest uwolnienie złości. W zasadzie proces jej uwalniania, bo prawdopodobnie jedna sesja ćwiczeniowa tutaj nie wystarczy. Tutaj pomocne będzie jedno z ćwiczeń z terapii Lowena, właśnie, podczas którego chodzi o to, by pozwolić sobie na płacz. A tak naprawdę naukanie. Łkanie to od niemowlęctwa narzędzie wyrażania lęku i strachu. Jeśli masz w sobie strach i lęk związany z utratą miłości, to masz także ukrytą w ciele panikę, ból i złość. Płacz pozwala na uwolnienie głęboko skrywanych i niewyrażonych uczuć. Dlatego wiele osób się przed płaczem broni, a jedną z form obrony jest spłycony oddech. Wstrzymując oddech, hamujemy płacz. W ćwiczeniu Loena kładziemy się na stołku energetycznym. I w internecie spokojnie znajdziesz sobie, co to jest, ale jest to zwykły taboret, czy też stołek około 50-60 cm wysokości, na którym kładzie się zwinięty ręcznik, i na to ty kładziesz siebie. Kładziesz się tak, aby ręcznik był na wysokości klatki, i wyciągasz ręce nad głowę. I owszem. To będzie trochę niewygodne, ale taka pozycja nie pozwala na wstrzymywanie oddechu. Otwiera się wtedy klatkę piersiową i pomaga rozciągnąć napięte mięśnie wokół niej, i zaczyna się oddychać. Leżenie na stołku wzmacnia głównie wydech, i dzięki temu człowiek się rozluźnia. I kiedy następuje taki głęboki wydech z brzucha, Często pojawiają się przy tym dźwięki, przynajmniej powinny przy tym pełnym rozluźnieniu. A jeśli nie można wydobyć z siebie dźwięku, to możesz go dodać przy tym ćwiczeniu. Przy wydechu właśnie coś na zasadzie huu huu. Tak, im głośniej tym lepiej. Po jakimś czasie tego oddychania całe napięcie kumulowane w ciele zacznie puszczać i pojawi się Niekontrolowany płacz, wręcz łukanie. Oczywiście możesz wtedy mieć chęć uniknięcia tego łukania, zwłaszcza w momencie, w którym poczujesz, że coś z ciebie zaczyna ulatywać. Dzieje się tak, bo podświadomie boisz się wyrażać skumulowane w ciele emocje. W takim momencie należy się jeszcze bardziej rozluźnić. To ćwiczenie powtarzane regularnie. Pozwala oczyścić się ze złości i gniewu oraz smutku poprzez pozwolenie na to, by przez nas przepłynęły i wypłynęły na zewnątrz. Często wtedy doznajemy niesamowitej lekkości na sercu. Dzięki temu też otwieramy się na czucie miłości. Będąc otwartym na miłość, łatwiej zaczynamy dostrzegać, że tak naprawdę tę miłość. Mieliśmy cały czas w sobie, bo miłość jest z nami nierozerwalna. Po prostu przez lata odgradzamy się od niej poprzez lęk, złość, gniew i przekonanie, że to ktoś jest jej źródłem, a nie my sami. Kiedy nie ma już pancerza wokoło naszego serca, wtedy ten przepływ miłości jest swobodny. Wibrujemy swobodnie na częstotliwościach miłości, a to, czym wibrujemy, Materializuje się na zewnątrz. Także w naszych relacjach, w których zmieniają się nasze zachowania i zachowania innych osób. Jak więc widzisz, ciało i relacja z nim, jego znajomość, mają niesamowite przełożenie na uwolnienie emocji oraz realne zmiany w życiu człowieka, łącznie z odzyskaniem dostępu do pełni miłości, której wcale nie trzeba odzyskać, a otworzyć jej swobodny przepływ w sobie. A więc Zachęcam Cię z całego serca do tego, by zbliżyć się do swojego ciała i budować z nim bliską relację. Między innymi przez opisane przeze mnie ćwiczenie, dzięki czemu możesz odzyskać połączenie z miłością, która jest w Tobie. Między innymi budowaniem relacji z ciałem zajmujemy się w źródle platformie wielowymiarowego rozwoju. Dlaczego wielowymiarowego? Ponieważ pracujemy w nim w różnych obszarach, relacji ze sobą, z innymi, ciałem i finansami i różnymi emocjami, pomagając poskładać wszystkie puzzle Twojej kompletności w całość. Jeśli masz ochotę na powrót do swojej kompletności, do miłości, którą jesteś, dołącz do nas. Szczegóły znajdziesz poniżej tego wideo. Tymczasem daj znać w komentarzu, co w dzisiejszym wideo zrezonowało z Tobą najmocniej i jakie aha momenty. Dzisiaj ci towarzyszyły. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.